Anita i witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Bardzo miło mi was tutaj dzisiaj gościć. Bardzo będzie miło, jeżeli zostaniesz ze mną na dłużej, koniecznie zostawisz subskrypcję. Natomiast co my tutaj dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy testować palety Eveline dla Biedronki. Poszłam ostatnio do Biedronki, jak zaczęłam te palety, to postanowiłam, że to jest idealny pomysł na film. Więc dzisiaj skupimy się na tych dwóch paletkach i na obu oczach będziemy sobie je testować. Na jednym oku użyjemy sobie tej palety, takiej brązowo-ciepłej, a na drugim wykorzystamy tą paletę kolorową, także jeżeli jesteście zainteresowani, jak te paletki tutaj się dzisiaj sprawdzą, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania. Na wstępie oczywiście zapraszam was na swoje social media, żebyście mogli być ze mną na bieżąco, brali sobie udział w rozdankach i lecimy dalej, słuchajcie. No i co? Może zaczniemy od tego, że zrobię sobie brwi, a potem przyjdę do was i będziemy testować te palety, bo tak jak mówię, to jest główna tematyka dzisiejszego odcinka, bo ja już wiem, że ten odcinek będzie długi. Jak zrobię brwi, to omówię wam jeszcze te palety, natomiast oprócz tego przetestujemy sobie dzisiaj nowe pędzle. To są pędzle z firmy Bailey. Powiem wam szczerze, że ja te pędzle albo miałam w jakichś pojedynczych sztukach, albo w mniejszych zestawach. Tak dużego zestawu do oczu nie miałam, także dzisiaj będziemy sobie testować i zobaczymy, jak one mi się tutaj sprawdzą. Także robię brwi, przybliżam was i lecimy z paletami. Okej, tak się prezentują skończone brwi. Na powiekach mam bazę. Jeśli chodzi o bazę, to ja mam dzisiaj po prostu zwykły korektor Bell More Smooth Concealer w odcieniu 01 i uważam, że to jest jedna z fajniejszych korektorów, jeśli chodzi o bazę. Natomiast jeśli chodzi o palety, to w środku mamy 10 cieni. Palety są w cenie 29,99 i dostępne są w Biedronce. Dostępne są, słuchajcie, w dwóch odcieniach, bo ta nazywa się Harmony, a ta nazywa się Chocolate. I ta Chocolate jest taka właśnie bordowo-brązowa. W tej palecie znajdują się 3 cienie metaliczne i jeden taki brokatowy, grubo bardziej zmielony. Natomiast w tej palecie znajdują się 2 metaliki i 1 perła, tak bym to powiedziała. No i co? Będziemy sobie testować. Przy okazji opowiem wam też o tych pędzelkach. Już widzę pewien minus, nie mają żadnych numerków. Więc wy będziecie widzieć tylko tak naprawdę kształt tego pędzla, ale nie będziecie wiedzieć... który to numer. Na upartego możemy zrobić tak, że ja po prostu podlinkuję wam ten zestaw na dole i wtedy będziecie wiedzieć, że to ten konkretny zestaw i te konkretne pędzelki. Dobra, otworzę sobie te puchacze, bo one mi się tu bardzo dzisiaj podobają. I pędzel do matowego beżu, taki duży. Tak wygląda ten pędzelek do matowego beżu i zobaczymy. Myślę, że na tej stronie zrobimy sobie brązowy makijaż, a na tej stronie zrobimy sobie właśnie tą paletką Harmony coś. Dlatego od tej palety zaczynam i sięgam po ten matowy beż. Paleta nie sypie się jakoś mocno. Odcień nazywa się Hope i matuję sobie tutaj łuk brwiowy. On ma takie różowe tony, coś czego ja nie do końca lubię, no ale dobra. Jeśli chodzi o ten pędzelek, to jest dosyć miękki, dosyć zbity i dosyć sporo włosia posiada. Coś mi się tu osypuje, ale wiecie, przy pierwszym użyciu to jest normalne, że to włosie może się osypać. Nic się takiego strasznego, słuchajcie, nie dzieje. Mamy zmatowiony łuk brwiowy. Dobra, lecimy w te róże. Użyję sobie tego odcienia, który się nazywa Empty, takiego różowego odcienia. To jest taki jasny, brudny róż. Okej, jeśli chodzi o pigmentację, to jest całkiem niezła. Mamy w tych paletach lusterko, także super. Mega mi się to podoba. No i dobra, lecimy z załamaniem. Wzięłam sobie takie podłużne jajeczko teraz. Nic mi się nie osypuje na razie. Kto wie, może to będą najlepsze cienie z Biedry. Tego nie wie nikt. Na razie wszystko przechodzi mega płynnie i bardzo fajnie. Mimo, że miałam tutaj matowy beż, to nie robi mi tutaj się plama, nic. No, nice, dobra. Teraz użyję sobie mniejszego pędzelka i myślę, że sięgnę sobie po taką kuleczkę i użyję sobie teraz odcienia Loyalty, takiego przepięknego bordo buraka. Praktycznie w ogóle się nie osypuje. Zobaczmy. I teraz uwaga, zobaczymy, czy się przyklei. I nie narobi plam oczywiście, bo to też ważna sprawa. I przejeżdżam tutaj głębiej w załamanie i zewnętrznego. Ale przepięknie to wygląda. No wow. Zobaczymy tylko, czy tutaj wyblenduje te granice, czy da radę. Okej, troszkę ten cień mi tutaj znikł, jak widzicie, ale to jest normalna sprawa w sumie. Zobaczymy, jak będzie, jak go doklepię, czy nie zrobią się plamy, bo jak na razie to jestem pozytywnie zaskoczona, słuchajcie, dobra. Okej, widzę różnicę. Tam, gdzie były cienie, on jest faktycznie taki bardziej rozdymiony. Ta pigmentacja jest mniejsza, natomiast tu, gdzie jest przyklejony do samego korektora, faktycznie przypomina najbardziej ten odcień z palety. Strasznie przyjemnie mi się pracuje z tą paletą.
Ja dobra, jestem trochę w szoku, że ta paleta aż tak dobrze pracuje. W sensie ja wiem, że cienie Eveline dobrze pracują, bo chyba nie ma palety, z którą by mi się źle z Eveline pracowało. Są lepsze lub gorsze, ale ogólnie makijaże wychodziły ładne, natomiast tutaj jest no... Mamy glitter glue z NYXa, to potrzebujemy płaskiego pędzelka. Czy tutaj takowy jest? Uuu, jest taki fajny, ścięty. Patrzcie, jest taki ścięty pędzeleczek, on ma tutaj taką końcóweczkę, ale bardzo fajny jest, będzie ten pędzelek do rysowania różnych rzeczy na twarzy, jak mam być szczera. I teraz tak, ja sobie wymyśliłam, że na ruchomą powiekę zaczniemy od tego dnia Soul, tego fioletowego, bo tak chcę i nałożymy go paluszkiem. No, pigmentacja jest całkiem spoko, zobaczmy. Praktycznie tutaj na całą ruchomą powiekę. Nie, no spoko wygląda chyba, nie? Muszę przyznać, że wygląda całkiem zacnie. Dobra, i teraz mam tutaj taki mały pędzelek. Spróbuję sobie użyć tego. To jest taki puchacz, którym ja uwielbiam nakładać ogólnie metaliki. Wewnętrzny kącik nałożę sobie ten odcień lak. W każdym razie, nakładam sobie tego tutaj wewnętrzny kącik i będę przyjeżdżać tutaj po tej górnej linii mojego załamania aż do blendowania matem. On to jest pędzelek typowo do eyelinera, bo zobaczcie, on ma taki długą końcóweczkę, długą, bardzo precyzyjną końcóweczkę, także nim sobie tutaj będę operować teraz. O, i zaznaczam sobie całe swoje załamanie. O! No, spoko to wygląda. I mamy coś takiego. O, i mieszamy sobie ten jasny odcień z fioletem. Potem wam pokażę wszystko z bliska. Wracam do tego cienkiego pędzelka i będę sobie nim rysować kreskę i użyję sobie do tego odcienia Balance, jego brązowego, i będę sobie nim właśnie przyciemniać moją linię rzęs właściwie niż rysować kreskę. Ten już się delikatnie osypuje, bo widzę. Tu mi trochę się wyblakł to bordo, które miałam i trzeba będzie go tutaj doklepać, bo mi tak mało. O, wyciągnęłam sobie mocno dzisiaj zewnętrzny kącik i tak się prezentuje to skończone oko. Ja mam już pewne przemyślenia co do tej palety. Ale to zdradzę wam na końcu. Sięgnę sobie po czysty pędzelek i tutaj wszystko ku górze rozblenduję. O, ten jest dosyć szorstki. Chyba najbardziej z tych wszystkich, które do tej pory miałam w rączkach. Ale to włosie też lubi po kilku myciach być coraz bardziej miękkie, więc na spokojnie. Okej. I to oko mamy już skończone. To teraz zajmiemy się tym drugim. Tylko muszę sobie zebrać to, co mi się tutaj na twarz niestety osypało. Teraz zajmiemy się tym drugim okiem i paletą Chocolate. I tutaj na tym oczku, fajnie, bo te palety są tekturowe i się składają. Zaczniemy sobie od odcienia, który się nazywa Tarte. To jest taki matowy beż, tyle że on jest żółty. Tutaj był bardziej taki w różowych tonach, tutaj mamy żółte tonacje. Zobaczymy, czy nie będzie za ciemny, bo tamten był różowy, ale fajnie jasny. Więc spoko. Nie, okej. Sporo go nałożyłam. I żeby było przynajmniej, jeśli chodzi o kształt, podobnie, to zrobimy sobie dokładnie ten sam makijaż, tylko innymi kolorami. I zaczniemy sobie od kolejnego takiego długiego puchacza. I myślę, że tutaj polecę sobie z tym odcieniem Mousse, takim chłodnym brązem. Chłodnym, takim cappuccino w sumie. O, ten już jest dużo bardziej osypujący się. I lecimy z załamaniem. Ten odcień, muszę przyznać, jest taki cielisty. Przypomina trochę te koszulki z Zary, jeśli chodzi o kolor, ale ładny. Ten pędzelek, słuchajcie, którego właśnie użyłam, jest dużo bardziej miękki. Okej, mamy taką bazę. No i teraz jak mamy bazę, to wypadałoby przyciemnić zewnętrzny kącik. Użyję tego samego pędzla, tylko sobie go wyczyszczę, żeby było fair. I jak tutaj idziemy w te brązy, to użyję sobie odcienia Truffle. Takiego brązu, właśnie na zewnętrzny kącik. Uuu, ten jest dużo... Czekajcie, rozblenduję i dopiero się wypowiem, ale... Wow. Ale lecimy dalej. Teraz jak skończę makijaż, to wam coś powiem, bo już zauważyłam jedną zależność, ale to za chwilkę. Z tego pędzla też się troszkę włosie osypuje, ale no tak jak mówię, do pierwszego mycia to ciężko mi za to obwiniać pędzle. Okej, jak już mamy coś takiego, to teraz będziemy nakładać glitter glue. Słuchajcie, nałożyłam sobie klej dokładnie w ten sam sposób, czyli naciągając troszkę na to blendowanie tutaj. I zrobimy bardzo podobnie. Zacznę sobie od tego odcienia. Kurczę, to są cztery przepiękne odcienie. I ten mi się strasznie podoba, ale nie wiem, czy nie będzie za ciemny. Zobaczmy. Uuu, jaki piękny. No dobra, nałożę go, ale to tak odrobinę. To tu nałożymy troszkę więcej. Jakie to jest piękne. To jest taka zieleń mieniąca się na złoty odcień. Przepiękna, słuchajcie. No, piękna jest. Piękna jest, słuchajcie. Dobra, wracam do mojego syntetycznego pędzelka, do ulubionego do nakładania cieni i do tego cienia, bo chciałabym go troszkę rozproszyć tutaj na blendowanie, więc robię to już pędzlem. Ale to jest taki...
Kurczę, ma taką konsystencję takiej mokrej tafli. No, zacznie. No, miało być dziennie. Wyszło dziennie, strasznie, nie? I teraz sięgnę po ten odcień Cookie. Ten złoty, przepiękny. Nie mogę się powstrzymać. Tutaj i pomieszam je razem. Ok. I wewnętrzny kącik polecę z odcieniem Pudding i przyciągnę go po załamaniu. Czyli tutaj wewnętrzny kącik nałożę sobie ten odcień i przyciągnę go tak, słuchajcie, po załamaniu. Dobra, żartowałam, nie jest taki zły. Po prostu trzeba go bardziej skoncentrować. Teraz dołożę sobie tego odcienia trafu w zewnętrzny kącik, bo mi się tu klasycznie troszkę powycierało. Teraz będziemy przyciemniać linię rzęs tym cieniem brownie, takim brązowym. Słuchajcie, ja ten makijaż mam skończony. Zadzwonił domofon i się rozłączyłam, bo przyszedł mój tata. Chciałam z nim trochę posiedzieć, bo mamy mało czasu dla siebie. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. I słuchajcie, ja ten makijaż sobie w międzyczasie czasu dokończyłam i tak on się prezentuje. Ja mam go na sobie już jakieś 3-4 godzinki, myślę. I co wam mogę powiedzieć? No, jestem w szoku. Ogólnie z paletami pracowało mi się bardzo, bardzo fajnie. Jak i z jedną, tak i z drugą. Mam pewien problem z tymi najmocniejszymi odcieniami. Jak i w tej palecie Chocolate, tak samo jak w tej palecie Harmony. Bo te cienie strasznie trudno mi się tutaj nakładało. Tutaj mianowicie chodzi mi o ten cień Loyalty. Te takie bordo przepiękne, a w tej palecie Chocolate chodzi o cień brownie i one faktycznie delikatnie się wytrącają i nie są najmocniejsze pigmentacyjnie, jakie mogły być, ale ogólnie cienie są bardzo, bardzo aksamitne, bardzo fajnie się blendują, bardzo dobrze mi się z nimi pracowało, no i muszę przyznać, że jestem zadowolona, podoba mi się ten makijaż, jaki mi tutaj dzisiaj wyszedł, myślę, że na pewno po obie palety będę sięgać i muszę przyznać, że jak za cenę 3 dyszek, to są naprawdę fajne paletki, które mogą wzbogacić wasz makijaż. Ta paleta to jest idealny basic, naprawdę, nie potrzebujecie żadnej innej palety. Tą paletą zrobicie sobie makijaż dzienny, wieczorowy, coś mocniejszego, coś delikatniejszego. To już jest taka bardziej ciepła paletka, to trzeba lubić, ale jak i jedna, tak i druga. Mega mi się tutaj dzisiaj sprawdziła, muszę przyznać, że jestem zadowolona. Także jeżeli będziecie widzieć je w Rossmanie, słuchajcie, gdzieś tam w Biedrze, to weźcie sobie jedną na spróbowanie, bo może was zachwycić. Także mam nadzieję, że ten test wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a ja za dzisiaj już wam dziękuję. My się widzimy w następnym odcinku, także do zobaczyska i cześć!